W dzisiejszym wydaniu Kroniki kontrowersje wokół rewitalizacji podczas obrad Koneckiej Rady Miejskiej. Oficjalne otwarcie nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy. Prawie od samego początku obrad kolejnej sesji Rady Miejskiej w Końskich kilku radnych wystąpiło z wątpliwościami dotyczącymi przebiegu rewitalizacji części miasta, a w szczególności remontu ulicy Strażackiej, która jeszcze do niedawna była pod zarządem powiatu, oraz montowanego na kilku ulicach nowego oświetlenia. Padły również ze strony radnych uwagi dotyczące nieterminowego udzielania przez burmistrza odpowiedzi na interpelacje, jak również realizacji przebiegu największej inwestycji gminy, uregulowania gospodarki wodno-ściekowej. Przedstawiamy Państwu obszerne fragmenty z obrad ostatniej sesji Rady Miasta. Aby Pan wymógł na Panu Burmistrzu, aby odpowiedzi na interpelacje radnych też były zachowane terminy, bo ja odpowiedź na swoją interpelację dostałam dzisiaj, a sesja była w czerwcu, składam w czerwcu interpelacje, te same, które składałam dwa razy, bo na poprzedniej sesji również składałam. Chciałam podkreślić, że takie postępowanie uniemożliwia radnemu wykonywanie należycie jego mandatu. Bardzo proszę, aby Pan Przewodniczący zwrócił na to uwagę, sam przestrzegał prawa i zwrócił uwagę Panu Burmistrzowi, aby, że takie zachowanie jest niedopuszczalne. Dobrze, dziękuję bardzo. Była wyjątkowa sytuacja, bo projekty uchwał, które dotyczą zamiany między powiatem a gminą ulic, to jest ulicy Magazynowej i ulicy Strażackiej. Państwo, przepraszam Państwa radnych, że otrzymanie później, ale był problem natury prawnej, ponieważ nie był zaopiniowany przez radcę prawnego i oczekiwano odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego. I ta odpowiedź wpłynęła dopiero w poniedziałek, 24 bodajże września. I w tym momencie wydałem decyzję, żeby Biuro Rady rozdało projekty uchwał. Inwestycji wspomniał Pan o podpisanej umowie rewitalizacji 1 dotyczącej parku na 2,5 miliona złotych. Czy ta rewitalizacja i ta umowa dotyczy tej części parku do ulicy Partyzantów, czy też po przeciwnej stronie? Bo po przeciwnej nie ma uregulowanej jeszcze własności. To jest jedno pytanie. I drugie pytanie odnośnie rewitalizacji centrum miasta, bo trwają roboty. Czy te roboty sprawnie, według terminu, będą przeprowadzone i czy nie wpłynie to na ciepło odbiorców w blokach, czy będą mieli w odpowiednim terminie ciepło? Dziękuję. Jeśli chodzi o inwestycje dotyczące zadania pod nazwą rewitalizacja miasta Końskich, tu trzeba by wspomnieć, z jakiego powodu my w ogóle robimy rewitalizację pomiędzy skrzydłami pałacowymi. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ta działka, na której robimy ten element rewitalizacji, jest w 100% własnością miasta i gminy Końskich. Konieczność wykonania tej części rewitalizacji, która tak jakby wykracza poza zakres drogowy, była niezbędna po to, żeby w ogóle rewitalizacja miasta i gminy Końskie mogła otrzymać dofinansowanie. Ponieważ ten wniosek, który był pierwotnie złożony na zakres prac, który tam został ujęty, przekraczał wskaźnik 70% dróg i chodników, co uniemożliwiało w ogóle otrzymanie dofinansowania. W związku z tym gmina Końskie podjęła działania mające na celu dołożenie do zakresu rewitalizacji zakresu, który przekracza i wykracza poza zakres drogowy, czyli robimy rewitalizację dalszej części ogrodzenia, jak również zagospodarowanie tej części pomiędzy skrzydłami pałacowymi, które obejmuje zarówno nasadzenia zieleni, wykonanie nowych alejek, oświetlenie, infrastrukturę, ławeczki, kosze, jak również fontanny. I to jest ten zakres, który będzie realizowany do czerwca przyszłego roku. Chciałabym zapytać i uzyskać następujące informacje. Jaki plan zastosowano dla modernizacji oświetlenia?
Czy burmistrz od razu może odpowiedzieć, czy zadawać następne pytanie? Tak. Proszę wszystkie pytania. Dobrze, proszę ja wszystkie pytania, tak. Czy te lampy, które zostały zmontowane przez wykonawcę, są zgodne z przedmiotem zamówienia, ze specyfikacją, czy są zgodne? Jaki dokument, który jest załącznikiem specyfikacji, określa materiał jako stalowo-żeliwny? Jaki dokument? Że lampy mają być stalowo-żeliwne? I jakie elementy są stalowe, a jakie elementy są żeliwne? I następne pytanie, czy zadanie to zostało rozliczone z wykonawcą? Jeżeli tak, to na jaki typ i z jakiego materiału te lampy zostały wykonane? Wykonawca, to jest bardzo ważne pytanie, czy wykonawca złożył odpowiedni certyfikat dotyczące lamp? To chodzi o atesty, aprobaty techniczne. I teraz następne pytanie, czy zastosowanie tych lamp, montażu takich lamp jest zgodne z dokumentacją techniczną oraz miejscowym planem zagospodarowania. I teraz tak, następne, czy istnieje akt prawa miejscowego, który narzuca lampy w rozwiązaniu materiałowym jako żeliwne? Już proszę powiem pani radnej. Jeśli chodzi o dane, o które pani zadała, to pytań jest bardzo dużo. Postaram się, aby te wszystkie szczegółowe informacje dla pani radnej zostały udzielone. Natomiast powiem tak, jeśli chodzi o projekt budowlany i pozwolenie na budowę dotyczące zakresu tej inwestycji, jak i zastosowanie rozwiązań technologicznych, to jest październik 2009. Więc te projektowane lampy, o których pani wspomniała, znajdują się w obrębie miasta i gminy Końskie, ale one tak jakby są podzielone na dwie części. Część związana ściśle z rewitalizacją i część, która przylega do rewitalizacji. Więc pytanie padało na komisji co do tych lamp. Dlaczego na przykład na ulicy Krzyża znajdują się lampy, na jednej ulicy Odrowąża znajdują się lampy inne niż te, które są w rewitalizacji? Więc odpowiadam, biorąc pod uwagę te dokumenty, które są, gdzie jest pozwolenie na budowę, więc to wynika z tego, że odstąpiono od zamontowania tamtych lamp. Natomiast jeśli chodzi o lampy i zapisy, które są w parku kulturowym, to te lampy, które zostały zamontowane, one odpowiadają wszelkim certyfikatom i jeśli pani radna będzie chciała zajrzeć w te certyfikaty, sprawdzić, jak to wygląda, to ja poproszę Wydział Inwestycji, żeby przygotował, dlaczego taka lampa, w jakiej części jest żeliwna, w jakiej części jest stalowa, z czego to wynika i jak to wygląda, czy zostało to zaakceptowane, czy nie zostało to zaakceptowane, bo to wszystko na bieżąco musimy korygować. Jeśli tak, jakiekolwiek zmiany do projektu są nanoszone, bo zmiany do projektu, do każdego projektu zmiany są możliwe przy zachowaniu odpowiednich procedur. I to ja nie podejrzewam, żeby Wydział Inwestycji nie zachował procedur, jeśli chodzi o zapisy czy zmiany projektowe, one muszą być, wszystkie muszą zostać uzgodnione, zatwierdzone i jak w każdym przypadku, jeśli chodzi o projekty, które otrzymują dofinansowanie, tutaj musi następować pełna zgodność. Także jeśli chodzi o szczegóły, bardzo proszę, bo tych pytań jest bardzo dużo, to trzeba sprawdzić w dokumencie i pokazać pani radnej, z czego to wynika, żeby pani miała świadomość, że ja nie tylko mówię o tym, ale pani dostaje dokument i pani wie, z czego to wynika. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani radna, jeszcze jedno pytanie. Chciałabym tylko zapytać, bo może na to pytanie pan mi odpowie, panie burmistrzu. Jeżeli zmieniano cokolwiek, na jakim etapie wykonawczym? Jeżeli jakiekolwiek zmiany były, to na jakim etapie wykonawczym? I czy w ogóle były takie zmiany? Już mówię, jeśli jakakolwiek zmiana następuje w projekcie dotycząca czegokolwiek, czy to jest zakresu drogowego, oświetleniowego, ona wymaga szeregu dokumentów. Jednym z pierwszych dokumentów jest tak zwany protokół konieczności. Jeśli coś wynika w trakcie pracy, że należy zmienić, wtedy taki dokument do nas wpływa. My na podstawie tego dokumentu musimy zapytać projektanta, czy taka zmiana w projekcie jest możliwa. Jeśli otrzymujemy zmianę taką w projekcie, to zarówno w przypadku robót, które są na plus, jak i na minus, to te różnice są przeliczane, z czego one wynikają i jak one wpływają na dalszą realizację projektu. Więc tak jak powiedziałem, te wszystkie dokumenty, jeśli pani chce sprawdzić,
Proszę bardzo, poproszę Wydział Inwestycji, żeby dokładnie zapisy dotyczące lamp zostały przeanalizowane, sprawdzone, żeby pani radna się mogła z nimi zapoznać dokument po dokumencie, z czego to wynika. Ja dokumentów nie mam przed sobą, natomiast jestem w 100% pewien, że Wydział Inwestycji prawidłowo realizuje te inwestycje, które przebiegają na terenie miasta i miasta. Ja rozumiem, panie burmistrzu, że zapłata była ryczałtowa, tak? Jeżeli jakiekolwiek zmiany w trakcie, co jest niedopuszczalne według mnie, nastąpiły, to pytanie, jak wygląda rozliczenie? Nie bardzo rozumiem pani pytanie. Bardzo bym prosił, żeby pani to sprecyzowała. Jak zostanie rozliczona ta inwestycja, w trakcie której dokonywane są zmiany? Jeżeli pan burmistrz mówi, że takie zmiany mogą być dokonywane, jeżeli są, to jak wygląda potem sprawa rozliczenia, jeżeli to jest zapłata ryczałtowa? Może powtórzę ponownie. Może być więcej, może być mniej. Może powtórzę ponownie, bo może pani radna nie zrozumiała. Jeśli wynikają jakiekolwiek zmiany co do zakresu realizacji inwestycji, wysokości wynagrodzenia, czy jakakolwiek zmiana dotycząca zmiany technologii na plus i na minus, bo takie zmiany następują, to one następują, tak jak powiedziałem, na podstawie tych dokumentów, o których powiedziałem, projektowych, jak również wyrażenia zgody, czy całej procedury związanej z nadzorem nad tą inwestycją. Następnie, jeśli jakiekolwiek inwestycje są na plus i na minus, następują zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowych, aneksów do umowy i dopiero wtedy następują płatności po końcowym odbiorze inwestycji. Oczywiście w trakcie inwestycji każdej, każda umowa dopuszcza zapłatę częściową za roboty, które zostały wykonane i odebrane według umowy. Więc jeśli chcemy sprawdzić to, co pani powiedziała dokładnie, musimy wziąć umowę dotyczącą segmentu oświetleniowego, prześledzić proces decyzyjny czy proces zmian projektowych dotyczących określonych elementów wykonania, czy to jest droga, odwodnienie, chostka, chodnik, krawężnik, oświetlenie i inne elementy. Panie burmistrzu, ja przepraszam się bardzo. Przepraszam, no ale ja nie, muszę ale to nie dotyczy informacji do publicznej. Rozumiem, ale pani radna zadała pytanie. Informacji, które są przedstawione, bo o inwestycjach umówcie się państwo i będziecie sobie dyskutować w gabinetach na temat lamp, szczegółów konkretnie. Rozumiem, ale natomiast prosiłbym, że pani radni, skupili nie zrozumiała mojej pierwszej odpowiedzi. Tę uchwałę na komisji. Muszę stwierdzić, że niektóre służby podległe panu burmistrzowi, a sama obsługa prawna gminy, chce wyrządzić krzywdę panu burmistrzowi. Powiem dlaczego. Proszę państwa, kiedy otrzymaliśmy pieniądze na rewitalizację numer 2, to droga strażacka jest, dzisiaj okazało się, że jest drogą powiatową, ja osobiście myślałem, że jest gminną. I w momencie, kiedy wiedzieliśmy, że mamy pieniądze i chodziliśmy na teren budowy tej drogi, inwestowaliśmy jakieś złotówki na to, a to nie mało, nie wiem ile, ale myślę, że to są nawet około 1 000 000 złotych. Ta droga była drogą powiatową, a urzędnicy, a szczególnie urzędnicy Wydziału Inwestycji muszą działać na obowiązujących przepisach ustaw. I ustawa artykuł 18, a szczególnie ustawa o finansach publicznych artykuł 220, 216 mówi, że burmistrz może wydać jakieś wydatki na drogę nie swoją wtedy, kiedy będzie miał upoważnienie Rady Miasta w formie uchwały. Taką podobną uchwałę podejmowaliśmy dzisiaj. I można pomocy udzielić finansowe i rzeczowe. Ja uważam, kiedy żeśmy wchodzili, to albo tą drogę trzeba było najpierw przejąć, żeby była to nasza, albo udzielić pomocy rzeczowej organowi, czyli powiatowi. W ten sposób podległe służby burmistrzowi naraziły pana burmistrza na złamanie dyscypliny finansów publicznych. Ja powiem, zacytuję tylko tak po swojemu artykuł ustawy o finansach publicznych, który mówi, że jeśli burmistrz wydatkuje na nie swoje, na drogę innych samorządów terytorialnych, bez upoważnienia rady, łamie dyscyplinę finansów publicznych.
Takiej uchwały ja prosiłem na tym nie było i nie mówię to, że mówię złośliwie, tylko żebyśmy się na przyszłość takich rzeczy wystrzegali i tego po prostu pilnowali. Bo ja mam pytanie do radcy prawnego. Przecież nie można wykluczyć, że Rada Powiatu, powiedzmy, nie podjęłaby uchwały, że nie przekazuje. No i pytam się radcy prawnego, kto idzie siedzieć do więzienia. Na pewno nie pan, tylko burmistrz ma powód. Bo z taką ewentualnością się trzeba liczyć, że Rada Powiatu mogła nie wyrazić zgody, a wydatkowaliśmy niemałą sumę pieniędzy i wtedy już nie ma dyskusji. Na projekt, proszę Państwa, ja sobie dobrze przypomniałem w tej kadencji, kiedy był składany projekt na rewitalizację numer 1, wymagane było tylko porozumienie z powiatem. Czyli porozumienie, że powiat wyraża zgodę na ten plan. Ale wszystkie procedury wynikające z ustawy powinny później być zachowane i nie zostały niestety zachowane. Panie Przewodniczący, ja chciałbym skorzystać z przysługującego mi prawa, które jest zapisane w statucie, że pan ma mi prawo pomóc w wykonywaniu mandatu. Ja bym prosił, że na piśmie zwrócę się do pana, żeby pan wysłał opinię niezależnych prawników, dlatego że tutaj widzę, że tutaj nie dopatrzenie jest ze strony obsługi prawnej, tak samo gminy, do wspólnoty prawników zostanie zapytanie, czy jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dlaczego? Bo Rada jest organem kontrolnym, a nie wiem, czy istnieje, bo nie znam tej ustawy bo wyszła nowa ustawa o dyscyplinie finansów. Stary był zapis. Kto wie o naruszeniu dyscypliny finansów, sam podlega. I to już jest, tylko mówię o takich moich zastrzeżeniach. Radni i nie przyjmuję takiej, panie mecenasie, tłumaczenia, jak pan powiedział na komisji. Bo to jest po prostu śmieszne, że my żeśmy, przyjmując projekt budżetu, wyrazili wstępną zgodę. Proszę mi pokazać w budżecie, że jaki tam był zapis, zadanie dyscypliny. Rewitalizacja numer 1. Nic nie było mowy o drodze strażackiej. O tym to mają wiedzieć pracownik Wydziału Inwestycji, jaką statut ma drogę. A proszę Państwa, jeszcze powiem tak, że tą uchwałę, którą przyjmujemy, to tylko zmieniamy statut tej drogi. Nie stan prawny. Stan prawny, którą musi trzeba przekazywać protokolnie. Tak się chyba to robi. I teraz ja nie wiem, że droga, która powiedzmy, na przykładowo, miała wycenę 30 tysięcy, teraz ma około tam miliona złotych. I kto jak na podstawie jakiego dokumentu przekaże, bo uważam, że najpierw trzeba by tą drogę przekazać powiatowi, a powiat dopiero nam. Dziękuję. Państwo, odbyłem kilka spotkań z mieszkańcami Wincentowa i Brodów w sprawie budowy tych ekranów akustycznych. Efektem tych rozmów było kilka wizyt zarówno w Świętokrzyskim Zarządzie Wojewódzkim, jak i w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Te działania miały na celu próbę znalezienia rozwiązania tak, aby inwestycja powstała, bo zarówno mieszkańcy, jak i my wszyscy na pewno nie mamy wątpliwości co do tego, że jest ona niezbędna dla poprawy funkcjonowania zarówno drogi od Sierpi do Końskich, jak również tego elementu obwodnicy Końskich. Mieszkańcy również co do tego nie mają żadnych wątpliwości. Natomiast czuli się wprowadzeni w błąd i oszukanie, że do tej pory przez tyle lat przygotowania tego projektu nie wiedzieli o tym, że powstają ekrany akustyczne. W związku z tym te działania, które podejmowaliśmy, na dzień dzisiejszy mają taki efekt. Ostatnia wizyta u marszałka województwa świętokrzyskiego zaowocowała tym, że świętokrzyski zarząd wojewódzki i marszałek zadeklarowali, że zrobią wszystko, co jest możliwe, biorąc pod uwagę granice prawne, aby można było do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia, bo tutaj trzeba powiedzieć, że jest kilka elementów. Powiązanie, biorąc pod uwagę umowę podpisaną i zakres tego kontraktu, jak również dofinansowanie na określone zadania. Więc najpierw trzeba sprawdzić, czy w ogóle zgodnie z rozporządzeniem i zgodnie z ustawą można zastosować tych ekranów i znaleźć jakieś rozwiązanie. Drugie, czy jeśli się tego nie zrobi, to województwo nie utraci dofinansowania i marszałek się zobowiązał do tego, że te wszystkie czynności zostaną wykonane.
Do tego czasu zarówno wykonawca, jak i Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zobowiązali się, że wykonają całą inwestycję bez ostatecznego montażu ekranów akustycznych do wiosny przyszłego roku. Jednak niezbędne, aby się inwestycja zakończyła, jest wykonanie fundamentowania pod te ekrany, bo nie wiemy, jakie na dzień dzisiejszy będzie rozstrzygnięcie i czy to w ogóle będzie możliwe. Więc niezbędne jest fundamentowanie, wykonanie nawierzchni. I tutaj padła propozycja taka, że być może byłaby taka zgoda po oczywiście wcześniejszej weryfikacji w instytucji finansującej, jak również w Ministerstwie Środowiska czy Ministerstwie Transportu, czy da się zastosować tak zwaną cichą nawierzchnię, która to cicha nawierzchnia spowodowałaby obniżenie poziomu hałasu, jak również jednoczesne działania na nasze ministerstwo i na nasz sposób, aby zostały przyjęte nowe normy hałasu, troszkę obniżone. To wszystko razem spowodowałoby to, że po wykonaniu tej nawierzchni można by było dokonać ponownych pomiarów hałasu i dopiero wtedy zdecydować, czy te ekrany akustyczne są niezbędne, czy te działania, które zostały wykonane, są wystarczające do tego, aby można było zaniechać budowę ekranów. Tak wygląda stan na dzień dzisiejszy. Te uchwały są na pewno potrzebne, ponieważ chcemy je przekazać zarówno naszą uchwałę, jak również rozmawiałem kilkakrotnie ze starostą i prowadzimy już od kilku miesięcy działania w tym zakresie, żeby te uchwały podejmiała i Rada Gminy, i Rada Powiatu i przekazała do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, do Marszałka, a ten do Ministra Środowiska. I takie działania są niezbędne. Także dziękuję bardzo wszystkim radnym za tą cenną inicjatywę. Szanowni Państwo, ja też byłabym wdzięczna Panie Radny, gdybym otrzymywała odpowiedzi na swoją interpelację w wyznaczonym terminie. Panie Prezesie, dostałam na tą samą interpelację, powtarzałam, zgłaszałam przez dwie kolejne sesje. Nie otrzymywałam informacji wczoraj, z datą wczorajszą wpłynęła odpowiedź na moją interpelację, która mnie zupełnie nie satysfakcjonuje. Chciałabym zapytać, Pan napisał tutaj, że podpisane jest kilkadziesiąt. W Modliszewicach popytałam o ile umów jest zawartych z mieszkańcami, którzy przyłączeni są do kanalizacji. W Modliszewicach umów zawartych jest 106, z czego do dnia dzisiejszego połowa została podpisana, a pozostałe 53 sztuki nie posiadają formy pisemnej. Czy umowa, która nie została podpisana, to można ją traktować jako umowę? Jeżeli nie została podpisana, to jest jedno pytanie. Drugie pytanie, nie odpowiedział mi Pan, dlaczego mi Pan nie odpowiedział na pytanie, ile przyłączy zostało wykonane? Która firma wykonywała te przyłącza? Czy już zostały uregulowane należności dla tej firmy za przyłącze? Jaką kwotę dofinansowania otrzymał Zakład Wodociągów? Z jakich źródeł? Czy wnioski zostały przyjęte? Bo Pan mówił na ostatniej sesji, że wniosek został złożony. Jaką do Narodowego Funduszu, jaką kwotę Pan otrzymał? I czy to jest kwota, która zabezpieczy pokrycie przyłączy, dofinansowanie przyłączy? Bardzo proszę. Szanowna Pani Radna, ja tutaj mam zapisane tylko jedno pytanie. Czy są już podpisane umowy na korzystanie z kanalizacji we wsi Modliszewice? Jeżeli tak, to ile? Na to pytanie udzieliłem odpowiedzi. Przepraszam, że jest spóźniony. Wyjaśnię, jak należy rozumieć tę odpowiedź. Ustawa nasza mówi o tym, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, mówi o tym, że umowy na zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków powinny być zawierane w formie pisemnej. Kodeks cywilny mówi o tym, że jeżeli nie ma zastrzeżenia w ustawie, że inna forma jest niedopuszczalna lub forma pisemna, brak formy pisemnej stanowi o nieważności tej umowy, pozwala nam zawierać umowy w formie tak zwanej dorozumianej. To było tłumaczone tutaj na którejś sesji Rady. Oznacza to, że pomimo tego, że nie ma formy pisemnej, świadczenie usług przez przedsiębiorstwo i ponoszenie opłat przez mieszkańców świadczy, że ta umowa została zawarta. Jeżeli chodzi o
to, czy zostałem, czy kontrakt został rozliczony. W tej chwili kontrakt jest po wydaniu świadectwa przejęcia, jest w tej chwili w okresie zgłaszania VAT i trwają ostateczne rozliczania, tak jak jeszcze kilku innych kontraktów, no, które też świadectwa zostały przejęte, a jeszcze nie zostały ostatecznie rozliczone. Jeżeli chodzi o wniosek, rozumiem, że chodzi o wniosek na dofinansowanie przyłączy. Tak, składaliśmy kilkakrotnie ten wniosek. Ostatnio był złożony po przydzieleniu dodatkowej puli przez Narodowy Fundusz na ten cel, na dofinansowanie w ramach tego programu. I my oczywiście ten wniosek złożyliśmy 20 czerwca. Wniosek przeszedł, poprawnie przeszedł kwalifikację czy ocenę formalną. Również przeszedł już w tej chwili ocenę merytoryczną. Wymagało to kilku dodatkowych informacji przesłanych do Narodowego Funduszu. Obecnie mamy zaproszenie do negocjacji warunków umów. Mówię tu w liczbie mnogiej, dlatego że składaliśmy wniosek o dofinansowanie zarówno w formie dotacji, jak i w formie pożyczki. Zarówno dotacja może być udzielona w wysokości 45% wartości inwestycji, jak i pożyczka w wartości 45% inwestycji, natomiast, czyli w sumie 90% dofinansowania na te dwie formy. I my będziemy, myślę, że w przyszłym miesiącu będziemy zaproszeni na negocjacje, gdzie będziemy domawiać no, pozostałe warunki tych umów. Tak samo cała spółdzielnia Wadolska korzystała. Umów nie było. Chciałabym zapytać, jak pan sobie poradzi z kosztami, które spółka poniosła z tego tytułu i gdzie pan kalkuluje w rozliczeniach rocznych? Bo wszyscy wiemy, że coś takiego było. Chciałabym zapytać, jak pan to zrobi? Czy rozłożone to będzie na wszystkich mieszkańców, tych, którzy do tej pory korzystają z mieszkańców końskich, ościennych miejscowości, czy to będzie rozłożone na wszystkich? No bo ja sobie inaczej tego nie mogę wyobrazić. Będzie to tak, jak w przypadku wcześniej zakończonych inwestycji w Proćwinie, Kornicy, Starym Młynie, Rogowie, czyli przyjmujemy jakąś umowną datę, kiedy przyjmujemy za datę, kiedy zostały kiedy instalacja została podłączona do sieci kanalizacyjnej, datę widniejącą w protokole odbioru przyłącza. I od tego momentu możemy naliczać opłaty. Nie można było tego robić wcześniej, tak jak w pozostałych inwestycjach, no, z przyczyn, nazwijmy to, technicznych i formalnych. W miniony piątek odbyło się oficjalne uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich. Aktualnie mieści się ona w budynku przy ulicy Staszica, bezpośrednio przylegającym do starostwa. Jak powiedział dyrektor Marek Krawczyk, remont obiektu trwał prawie rok i kosztował 2 miliony złotych. Na ponad 870 metrach kwadratowych powierzchni pracownicy i interesanci mają do dyspozycji 40 pomieszczeń biurowych i socjalnych. Podczas uroczystości zaprezentowano w multimedialnym przekazie krótką historię urzędu. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. wicewojewoda świętokrzyski Grzegorz Dziubek, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Lato, burmistrz Końskich Michał Cichocki oraz samorządowcy z całego powiatu, przedsiębiorcy, dyrektorzy urzędów pracy z ościennych powiatów i poprzedni dyrektorzy Koneckiego Urzędu Pracy Marian Łukomski i Władysław Pająk. Po symbolicznym przecięciu wstęgi poświęcenia pomieszczeń dokonał ksiądz dziekan Andrzej Zapart. Były również gratulacje i życzenia od zaproszonych gości, a na zakończenie poczęstunek przygotowany przez konecki oddział ZDZ, który sponsorowali zakład wędliniarski pana Szprocha, cukiernia pana Waligórskiego oraz wójt Gowarczowa.